Były premier Bułgarii zatrzymany przez policję. Jest podejrzany o sprzeniewierzenie środków unijnych. Były premier Bułgarii zatrzymany za sprzeniewierzenie środków unijnych. Były premier Bułgarii Bojko Borisow został zatrzymany w czwartek wieczorem w ramach dochodzenia w sprawie sprzeniewierzenia środków unijnych, poinformował resort spraw wewnętrznych w Sofii. Razem z Borisowem, szefem rządu w latach 2009-2021, zatrzymano byłego ministra finansów Władysława Goranowa, byłą szefową Komisji Budżetowej w parlamencie Mendę Stojanową oraz byłą szefową gabinetu Borisowa Sevdelinę Arnaudową. MSW podaje, że osoby te zatrzymano w ramach akcji związanej z ponad 120 sprawami dotyczącymi sprzeniewierzenia środków unijnych. O śledztwach tych poinformowała w środę podczas wizyty w Sofii szefowa unijnej prokuratury Laura Kövesi, która zwróciła uwagę, że jest to najwyższa liczba takich dochodzeń prowadzonych w kraju Unia Europejska. Według bułgarskiego MSW zatrzymania, przeprowadzane wspólnie z unijną prokuraturą, nadal trwają, dokonywane są też rewizje w wielu lokalach. Policja zatrzymała Borisowa w jego domu w leżącej na przedmieściach Sofii miejscowości Bankia.